Wasze zdrowie. Pomysł mamy taki, żeby dotrzeć kilkoma formami komunikacji do osób, które nas śledzą, i myślimy, że vlog będzie bardzo ciekawym sposobem właśnie komunikacji z widzami. Tak, dlatego, że przez ostatnie miesiące głównie pisaliśmy do Was, teraz chcemy także pokazać się trochę bardziej na żywo. Zdaliśmy sobie sprawę, że przez prawie rok nie wrzucaliśmy żadnych nowych treści na YouTube'a. Było spowodowane to tym, że tak naprawdę nie do końca chciało nam się robić filmy, przez które projekt Masaż, można powiedzieć, że początkowo zasłynął. I potrzebowaliśmy czegoś nowego. Teraz, jako że to jest nowy projekt, to w ogóle czujemy power i chce nam się to robić i montować, poświęcać czas na zrobienie tych wszystkich materiałów. Więc mam nadzieję, że będzie nam się długo chciało i będzie tego coraz więcej i będą te materiały coraz ciekawsze i jest moc. Chęć stworzenia fajnej społeczności to też jest coś, co motywuje nas praktycznie od samego początku. Muszę szczerze przyznać, że trochę pozazdrościłem niektórym innym grupom zawodowym, które tak fajnie trzymają się razem. U nas często jest z tym różnie, ale widzimy, że zaczyna coś się dziać bardzo fajnego. Dlatego dobrze jest trzymać się razem, czy to w takich sytuacjach, kiedy mieliśmy teraz jakieś problemy z ustawami, nieustawami. Powinniśmy trzymać się razem i przede wszystkim bardzo pozytywnie. Czwarty punkt, czyli systematyczność i kreatywność. Chcemy dla Was te materiały nagrywać przynajmniej kilka razy w tygodniu, co będzie nas pobudzało do po prostu kreatywności. Będziemy kombinować, co fajnego dla Was nagrać. Będzie to nas zmuszało do tego, żebyśmy jeszcze więcej zaglądali w książki, jeszcze więcej dzielili się z Wami tym, co robimy z naszymi pacjentami. Poza tym będziemy chcieli wtedy spotykać się z bardzo ciekawymi ludźmi i robić jeszcze ciekawsze rzeczy, które potem dla Was tutaj zmontujemy. Także od tej pory wspólnie wybieramy tematy na poszczególne vlogi. Umówmy się tak, że w komentarzu pod ostatnim filmem wpisujcie swoje sugestie, to, o czym chcielibyście się dowiedzieć, i my wtedy postaramy się dla Was takie materiały zdobyć. A jeżeli ktoś już skomentował i napisał, a Wam spodobał się ten pomysł, to po prostu klikacie łapki w górę pod tym komentarzem. Komentarz jest automatycznie najwyżej i staramy się to zrealizować. Oczywiście gorąco Was zachęcamy zarówno do korzystania, jak i wykonywania masaży wyszczupalających, modelujących sylwetkę. Teraz proszę, nie nazywajcie tego masażem odchudzającym.